2020 rok to szereg nowych, zaostrzonych zasad segregacji odpadów komunalnych. Jeśli nie spełnimy norm, miasto zapłaci kary i podniesie opłaty za odbiór odpadów. Fala podwyżek ogarnęła już dziesiątki samorządów. Suwalski Ratusz solidnie przygotował nas do zmiany przepisów. Przez wiele miesięcy edukował lokalną społeczność, jak segregować śmieci, jakie stanowią zagrożenie dla środowiska i nas samych, a także przeprowadził kampanię informacyjną dotyczącą zasad finansowego aspektu utylizacji śmieci. Jakie są efekty? Ta świadomość dotycząca segregacji mieszkańców w budownictwie wielorodzinnym, bo o tym głównie mówimy, wzrasta. Widać, że mieszkańcy segregują więcej śmieci. To widać po kwestii zagospodarowania tych odpadów, również po kwestii tego, jak z naszych obserwacji to wynika, wyglądają wiaty śmietnikowe. Coraz więcej mieszkańców Suwałk w budownictwie wielorodzinnym segregują śmieci i to nas bardzo cieszy. Choć nastąpiła poprawa, zdaniem ratusza możemy osiągnąć więcej. Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych wciąż nie dzieli wytwarzanych odpadów na 5 frakcji. Tłumaczenia są różne. Brak miejsca na 5 koszy w małej kuchni, niechęć do wędrówek z kilkoma butelkami do wiaty, czy działania obliczone na to, że nikt zawartości worka z odpadami nie sprawdzi. Mieszkańcy w budownictwie wielorodzinnym mają stawki jak za śmieci segregowane, ponieważ taką deklarację składają. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mieszkaniec X segreguje, a mieszkaniec Y nie segreguje, ponieważ jest to niemożliwe do wykonania. Przy każdej wiacie śmietnikowej musiałaby stać osoba i odhaczać, że ten pan czy ta pani przyniosła śmieci posegregowane lub nie. Także no, z automatu po prostu wszyscy mieszkańcy płacą tutaj stawkę 20 zł za śmieci posegregowane. Na chwilę obecną te wpływy z opłaty śmieciowej i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych bilansują się. Problem w tym, że ignorowanie treści deklaracji o segregacji przez pewien odsetek mieszkańców lub zwyżka opłat za spalanie czy składowanie odpadów może tę równowagę zaburzyć. Efektem tego będzie podniesienie opłat. W Suwałkach obecnie płacimy 20 zł od gospodarstwa domowego. Warszawscy lokatorzy już 65. W porównywalnej Łomży opłata wynosi już teraz 150% stawki Suwalskiej. W pobliskim Olecku czteroosobowa rodzina płaci za odbiór 48 zł, a w Augustowie aż 84.